Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie, w którym lecę Jakiem 3. Jest to ta sama bitwa, którą użyłem w moim poprzednim filmie, tylko że po prostu w dłuższym wydaniu i zobaczycie w pełnej rozciągłości, co tutaj się w tej bitwie rozegrało. Jest to francuski Jak 3, czyli moja top 1 tania premka w grze, jeżeli chodzi o samoloty. No i mam nadzieję, że zobaczycie dlaczego. Nie pokażę wam wykresu, ponieważ go nie posiadam, aczkolwiek musicie mi uwierzyć, że jak, tak jakby do 4 km naprawdę ciężko jest to samolot, który jest w stanie mu dorównać. Powyżej 4 km jego osiągi zaczynają spadać dosyć drastycznie. Na całe szczęście większość starć, które toczą się na powietrznych bitwach realistycznych, ma miejsce poniżej 4 km, więc naprawdę bardzo rzadko będziecie Jakiem w sytuacji, w której to wy będziecie zmuszeni do dostosowywania się do kogoś warunków walki. Przeważnie tak naprawdę Jak zrówna z ziemią wszystko i wszystkich, jak nie jednym aspektem, to drugim. Widzicie, że lecimy na bodajże na Kamczatce, dolatujemy do 4,5 km, czyli taka optymalna wysokość, żeby zacząć schodzić w dół i powoli kasować przeciwników. Ta bitwa niestety jest w takich warunkach, w jakich jest, więc zobaczycie, że system spotowania jest troszeczkę głupi. Zobaczcie, tak naprawdę samolot, na który się centralnie patrzę, pojawia się dopiero kilometr 100 ode mnie, co jest odrobinkę żartobliwą wartością. No ale mamy BFA F4, który mógł spaść już tutaj. Natomiast, tak jak mówię, to była moja pierwsza bitwa Jakiem od bardzo, bardzo długiego czasu i potrzebowałem chwili, żeby się do tych działek jak to się mówi, wprawić, przystosować. No w każdym razie widzicie, że chwilę mi tutaj z tym BF-em zajmie. No ale jak już dostanie, to się podpali i raczej zdechnie. I widzimy, że na dole jest dosyć szeroki asortyment przeciwników. Focke-Wulf 190, C202, P47. Jest to down tier, czyli jakby to co tygryski, albo w tym wypadku jaki, troszeczkę inna rodzina zwierzątek, lubią najbardziej. Do moich zmartwień należy obecnie tylko i wyłącznie to, żeby nie urwać sobie skrzydeł, bo jest to jedyna słabość Jaka, na którą trzeba bardzo uważać. P63, który się chyba na mnie czai, ale ja stwierdzam, że nie ma co tutaj opóźniać tego ataku, gdyż przeciwnicy są wystawieni jak na, jak to się mówi, na obiadowym talerzu. No i widzicie, że 650, czerwono i P51C dostaje w kadłub. Niestety nie udaje się go rozwalić. Zwykle ten szwak w nosie sprawia, że jeden przelot, dwa trafienia i jest po samolocie. Natomiast czasem zdarzają się takie trafienia. Niestety w tej sytuacji, kiedy przeciwników jest tak dużo, no raczej chciałbym, żeby moje pociski liczyły się, i to każdy z nich, ponieważ jak, no nie należy do samolotów, który może się pochwalić dużym zasobem amunicji. Robimy mały manewr taki górny, czekamy, kto się do mnie wystaluje, kto będzie najbardziej optymistyczny. Najbardziej optymistyczny jest Focke-Wulf 194, także ląduje on w piachu i idziemy z powrotem do góry. No naprawdę, jak z tymi samolotami, które mają troszeczkę niższy BR, jakby one absolutnie nie mogą tutaj nic zrobić, nawet w pionie, jak nie wspina się jakoś wspaniale, natomiast jego stosunek mocy do masy i jego mocy do oporów aerodynamicznych, które stawia, jest naprawdę wspaniały. I na niskich pułapach mało który samolot może mu się równać. P47D przy glebie, no to raczej jest przepis na katastrofę. A więc kończymy jego żywot. P51C. Kolejne takie dziwne trafienie, na szczęście Mustang trafia do gleby. 37 pocisków do działek, 94 do KM-ów i samoloty przeciwnika, które mnie atakują. Focke-Wulf A5 U12, który postanawia... Nie, jednak się nie rozbił, zapomniałem. On ma akurat działka, i to działka w liczbie 6, natomiast nie za bardzo pomaga mu to w fakcie, że urywam mu skrzydło i zbyt daleko taki samolot nie poleci. C205, a więc samolot całkiem zwrotny, natomiast jeżeli chodzi o moc, no niestety
nie może się z jakim równać, a więc muszę tylko i wyłącznie zaczekać, aż skończy mu się energia. Natomiast tutaj delikatnym urozmaiceniem walki jest Dornier 217, który postanawia pomóc swojemu koledze. Prawie by mu się udało, na szczęście gościu ma jeszcze gorszy aim niż mój. Przez to nie mogę się za bardzo skupić na walce z C205, no bo ten Dornier mi tutaj przeszkadza. Widzicie, że muszę dać nos do góry, żeby tego Dorniera wyminąć. No i robimy dolne jojo. I chyba udaje mi się tutaj wciąć to C205? Nie, jeszcze nie. No ale ten Dornier 217 już naprawdę ma ciepło w majtkach, ponieważ no, nie muszę mówić, jak raczej Dorniera wykręci. Natomiast kończy mi się amunicja, mam 14 pocisków, 9, 3, 2, 0. No i co teraz? Dornier 217. Piszę mu, że nie mam amunicji. I uprzejmie Dornier postanawia uhonorować moją prośbę. Oraz pewnie wiedział, że jestem youtuberem i potrzebuję kontentu. Tak, na pewno tak było. No i lecimy w stronę P63, którego olałem na samym początku bitwy. No i cóż, ostateczne starcie. Jak 3, który nie ma amunicji, kontra P63. P63 ma szansę mnie rozwalić do momentu, aż nie przyleci mój Spitfire i to jest w tym momencie moja strategia, a być może, jeżeli uda mi się zrobić manuwer killa, no to będzie to jeszcze cudowniejsza bitwa niż była do tej pory. A więc rozpoczynamy przy maksymalnym poziomie energii, na który mogę sobie pozwolić, jednocześnie nie schodząc jakoś bardzo z pułapu. No i rozpoczynamy dogfight. Tutaj ten P63 pokazał dużo, dużo więcej niż myślałem, że pokaże. Naprawdę, naprawdę gościu potrafił wyciągnąć ze swojego samolotu dosyć sporo. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że P63 nawet z pilotem, który potrafi z tego samolotu wyciągnąć dosyć sporo, no nie jest w stanie równać się z jakiem 3 w dogfightie. Po prostu niestety, ale takiej opcji nie ma. Nadzieją tego P63 jest to, że ma on obecnie przewagę energii, natomiast widzicie, że no, nie postanawia iść do góry, tylko postanawia uciec, a ja w tym czasie robię to samo w stronę swojego lotniska. W tym momencie orientuję się, że nie lecę w stronę swojego lotniska, także robimy mały zwrot. No i P63 udaje się mu mnie trafić. No i teraz walka zaczyna nabierać kolorów. Natomiast szybko te kolory traci, ponieważ przylatuje nasz Spitfire, leci standardowo na czołówkę i pierwszym trafieniem rozwala P63. No. I to by była dosyć fajna bitwa. Jeszcze miałem nadzieję, że właduje się w tego P63. 7 fragów, oczywiście oficjalnych, nieoficjalnie rozwaliłem sam cały ich team. Ha. W końcu i tak ze strzelenia, o których przynosi się wieści do bazy, zawsze są przesadzone, a więc rozwaliłem sam 17. Czołgiem i do usłyszenia.